ulega wątpliwości, że prawo własności jest jednym z fundamentów, na którym oparty jest nasz system prawny. Słusznie więc prawa właściciela wyprzedzają, są ważniejsze od praw innych osób, które korzystają z danej rzeczy. Ta historia ma swój początek w 2001 roku. Dla Luizy Kozłowskiej XXI wiek rozpoczął się fatalnie. Po rozwodzie musiała i chciała wyprowadzić się od teściów. Wraz z 4-letnim synem Karolem rozpoczęła tułaczkę po ludziach i wynajętych pokojach. Nie mogła nawet marzyć o kupnie własnego mieszkania, a przydział lokalu kwaterunkowego lub zastępczego jest w Warszawie prawie niemożliwy. Propozycja, jaka nadeszła z gminy, przyszła niespodziewanie. Pani Luizie pozwolono zaadoptować na cele mieszkalne 23-metrowy, nieużywany od 40 lat, lokal po dawnej wózkowni w jednej z kamienic na warszawskim Mokotowie. Oczywiście na własny koszt, po wpłaceniu niemałej kaucji i po uzyskaniu zgody wszystkich lokatorów. Cześć, Karol! Cześć, Anna! Kiedy pierwszy raz wchodziłam tutaj, zastałam stare, spróchniałe, przeszklone drzwi, bardzo wąskie. Trzeba było to wszystko poszerzyć, obsadzić, żeby można było zrobić takie drzwi, jakie są w przepisach. Nie było łazienki, nie było drzwi, tutaj wszystko trzeba było murować. Stare, brudne, no nieremontowane 40 lat. Trzeba było postawić murek, żeby można było obsadzić okna, położyć tynk wewnętrzny, zewnętrzny. Trzeba było tą ścianę wyburzyć. A tutaj był stary, cieknący, żeliwny kaloryfer, który wymieniłam na nowy. Zresztą potem zostałam posądzona o kradzież tego kaloryfera. Tutaj mam dziennik budowy, wydany przez Urząd Dzielnicy Mokotów. Umowa była jasna. Luiza Kozłowska dostała od gminy i wspólnoty tak zwane użyczenie powierzchni budowlanej na klatce schodowej. Po dokonaniu adaptacji miała przyrzeczenie otrzymania aktu własności na mieszkanie. W 2001 roku zapłaciła za to użyczenie prawie 12 tysięcy złotych. Była to wówczas najwyższa z możliwych stawek. Nikt nie przypuszczał, że za kilka lat ceny lokali w Polsce gwałtownie wzrosną i zbudowane przez Luizę Kozłowską mieszkanie będzie warte kilkakrotnie więcej. Konflikt wisiał w powietrzu. Gmina pozwoliła mi na budowę, wspólnota się zgodziła i dostała pieniądze za to, że ja tutaj mogę zrobić remont. Po czym jak remont zbliżał się do końca, wspólnota powiedziała: dziękujemy pani bardzo, proszę oddać lokal. Termin zakończenia adaptacji był początkowo planowany na 2 lata. Budowa trwała 5 lat. Ja przekroczyłam ten termin z uwagi na to, że po prostu nie byłam w stanie finansowo sama poradzić sobie z tym remontem. Zbierała każdy grosz, który pozostał po zapłaceniu niezbędnych opłat i kupieniu jedzenia. 2 lata na remont 23 metrów kwadratowych to długo, ale nie dla kogoś, kto samotnie wychowuje dziecko i ma niewielkie dochody. Pamięta, że przeszło rok zbierała pieniądze na panele podłogowe. A to była tylko cząstka wydatków, które poniosła. Przez 2 lata pracowała po 16 godzin na dobę, aby oszczędzić na rury, krany, okna i drzwi. Mogłabyś mi zrobić herbatę? Pewnie. Chociaż, jeśli chodzi o stan faktyczny, to ona nie została zakończona. Ponieważ wszystkie decyzje powinny być robione, zaczynać się od pani Kozłowskiej, w porozumieniu z zarządem wspólnoty. Czyli, jeśli na przykład skończyła budowę, czy tą adaptację, to powinna z odpowiednimi dokumentami przyjść do nas. My żadnych dokumentów nie widzieliśmy, my nic nie wiemy. Dla nas nie ma jeszcze mieszkania, nie ma lokalu. My nie mamy o czym rozmawiać. Protokół dotyczy zaplombowania lokalu przy ulicy Pułku Baszta 4, lokal 25A. O godzinie 18.15 lokal został zaplombowany, bo jest własnością wspólnoty, a nie pani Luizy Kozłowskiej. O zajściu poinformowano policję. Policjanci zastali w lokalu ekipę budowlaną oraz zdemolowany grzejnik będący własnością wspólnoty. Jest to bardzo opłacalne, ponieważ no jeżeli przez 40 lat stoi coś pustego, dziewczyna przyszła, zrobiła, to jest bardzo opłacalne wyrzucić ją na bruk, a później zarobić 200 tysięcy. Ale właścicielem jest wspólnota. Właścicielem jest wspólnota, ale właścicielem są wszyscy lokatorzy, którzy po prostu zostali wprowadzeni w błąd i dlatego wypowiadali się za tym, żeby mnie wyrzucić. Świadomie zarząd wspólnoty przy współpracy z firmą Liberdom wprowadzał lokatorów w błąd. Ale nikomu nie przeszkadza. Mieszka sobie,
pokój mi nie przeszkadza. Już sobie mieszka. No tak, tylko jak tych podpisów jest tyle, no to nie będzie mieszkać. No bo jak wie pan chodził ze wspólnoty, ten pan tam zakłóż tam jeszcze panią tam ze wspólnoty chodzili, że jest, że za mało zapłaciła, że gmina za mało pieniędzy wzięła, tak tłumaczyli. Lista głosowania właścicieli lokali przy ulicy Pułku Baszta 4, to tutaj, tak. W Warszawie, w sprawie rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z panią Luizą Kozłowską. Wtedy już nie pracowałam, ja tego nie roznosiłam. Ale nie, ale pani podpisała, że pani się zgadza, żeby ją wyrzucić. Tu za siebie. To jest pani tak. Podpisałam się. A pani chce, żeby ją wyrzucić? Nie przeszkadza ta kobieta. No dlaczego pani po prostu podpisała? Nieświadomie to zrobiłam, bo nie przeczytane było w jakiejś prawdzie. Ale wie pani co, pani podpisała jeszcze dwa razy tak samo. Za sąsiadkę też, bo jeszcze ona... Ale za jeszcze jedną sąsiadkę. Ona nie żyje też. Ci, co mnie upoważnili do podpisów. Jak pani upoważnili? Słownie. Naprawdę mnie nie przeszkadza. Jest bardzo porządna dziewczyna. Cicha, spokojna, nie ma tu żadnych balon, bo przez ścianę to byśmy słyszeli, nie ma nic. Bije się w piersi mój błąd. Ratujcie ją, jak mieszka. Do widzenia. Do widzenia. Administratorem budynku przy ulicy Pułku Baszta 4 z ramienia wspólnoty mieszkaniowej jest firma Liberdom. Pani Luiza nie ma przyjemnych doświadczeń z tą firmą. Reporterzy telewizyjni też. I nie mamy o czym rozmawiać, bo ja nie jestem zarządem. No ale wie pani, co pani zarząd powiedział? No to ja proszę. Pana, nie powiem panu. Czy ja mówię po polsku? Proszę wyjść, bo pan mnie filmuje. Proszę to skasować. Proszę to skasować, bo wzywam policję. Szefem kobiety, która wyrzuciła reporterów z biura, jest Igor Lisowski. Jego telefon komórkowy widnieje na informacji wywieszonej na każdej klatce schodowej. W telefonicznej rozmowie stwierdził, że nie pracuje w Liberdomu. Potem zagroził, że zawiadomi policję o fikcyjnej kradzieży, jakiej w jego biurze dopuściła się ekipa telewizyjna. Wykrzykiwał, właśnie zakłócamy jego rehabilitację, bo leży w szpitalu. Ale godzinę przedtem widziała go dozorczyni. Zdrowego. Pan Igor Lisowski podaje się za prawnika, a nie jest prawnikiem. Proszę pana, wyzwania do mnie jakimiś paragrafami, mnie straszy tutaj, proszę pana, bo się postawiłam, bo już wspólnoty wiedzą, że jestem okradana po prostu, wie pan. Ja podejrzewam, że chcą na tym skorzystać, na tym mieszkaniu, że chcą go sprzedać. Wyrok sądowy był prosty, bo inny być nie mógł. Pani Luiza ma się wyprowadzić, bo nie ma aktu własności do mieszkania, które właściwie sama zbudowała. Najlepiej do mieszkania socjalnego. Temida raz jeszcze pokazała, że ma zasłonięte oczy. Ustami sędziego powiedziała, że prawo własności jest święte. Osoba znajdująca się w takiej sytuacji ma kilka wyjść. Po pierwsze, może oczywiście próbować przekonywać właściciela, żeby zmienił zdanie. Jeżeli nie uda się przekonać właściciela co do zmiany zdania, można próbować zaskarżyć ten wyrok, podnosząc różnego rodzaju zarzuty, jakie dana osoba uważa w swoim odczuciu za słuszne. No i ostatecznie pozostaje zawsze roszczenie wzajemne o zwrot poniesionych nakładów na cudzą rzecz. Każda bowiem osoba, która dokonała jakichś ulepszeń cudzej rzeczy, ma prawo żądać od właściciela, żeby zwrócił te nakłady bądź w naturze, bądź zapłacił równowartość tych poniesionych nakładów. Święte prawo własności. A ja mam tutaj taką małą książeczkę. Moje prawa podstawowe w Unii Europejskiej. I jeden z zapisów mówi, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka. I myślę, że to prawo powinno być najświętsze. Pani Luiza Kozłowska i jej syn mają jeszcze jedną szansę. 26 maja jest zebranie członków wspólnoty. Mogą oni podjąć uchwałę, która pozwoli tej niewielkiej rodzinie pozostać w mieszkaniu, które sami zbudowali. Tego dnia będzie wielkie święto. Dzień Matki.